Drogie pochwiczanki, ja w takiej bardzo trudnej sprawie, ponieważ przychodzą do mnie przeróżni ludzie, przeróżne pary i każda para, która do mnie przychodzi, mówi, że się bardzo kochają, bardzo się kochają, tylko miłość im nie wychodzi. Przychodzi do mnie dwoje kochających się bardzo ludzi, którzy od kilku lat, no powiedzmy 10 lat po ślubie, marzą tylko i wyłącznie o jednym, żeby ta miłość im wyszła, również w formie fizycznej. Przychodzą parami, we dwójkę, siadają, słuchają tego, co mówię i ja patrzę na nich, jak dwoje ludzi tak bardzo się kocha. Ogromnie się kochają, siedzą naprzeciwko mnie i słuchają tego, co mówię. I widzę, jak ta kobieta przeżywa taki bardzo silny lęk i tak bardzo się boi tego, co ja powiem. I nie bez powodu, bo ja po dwóch godzinach mojego monologu na temat pochwicy pytam się, moi kochani, skoro wy się tak bardzo kochacie, to czemu nie trzymacie się za ręce? Czemu ten samiec nie przytula tej samiczki? Czemu on nie trzyma jej w ramionach, nie pociesza i nie mówi, kochanie, damy radę, my we dwójkę pokonamy ten problem. Tylko siedzą jedna z jednej strony, drugie z drugiej strony i bardzo się kochają na odległość, a marzą tylko o jednym, żeby być razem w głębokim, małżeńskim uścisku. Tylko czemu nie siedzą przytuleni do siebie? Nie wiem, drogie pochwiczanki, bo może nie dość dosadnie się wyraziłem, ale ja sobie nie wyobrażam, że będąc kobietą i marząc o tym, żeby ukochany człowiek tak głęboko wszedł w temat, żebym ja marzył o tym, że ukochany partner zadba o luksus tego, co będę przeżywać i odczuwać, a jednocześnie nie dotykał mnie, nie przytulał, nie gładził po głowie, po kolanie. Ja sobie tego nie wyobrażam. I prawdopodobnie ci, którzy przyszli, też sobie nie wyobrażają. Dlatego proszę cię, wyobraź sobie, że twój partner cię przytula i że to jest miłe. I dlatego proszę cię, naucz swojego partnera przytulania. Naucz swojego partnera serdeczności do ciebie, zanim przyjdziesz przerażona z nim do mnie, żeby się dowiedzieć, jakie jest rozwiązanie. A rozwiązanie może być niezwykle proste. Po prostu kochajcie się.